Znajdujemy się dzisiaj w Urzędzie Gminy Jeleśnia, gdzie od niespełna miesiąca władzę sprawuje nowa pani wójt. Naszym rozmówcą jest pani Anna Wasilewska, wójt gminy Jeleśnia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Anno, jakie są pani wrażenia po prawie miesiącu pracy? Oj, o pracy jest ogrom, bardzo dużo. Przez ten miesiąc praktycznie codziennie pochylam się nad wszystkimi problemami, na bieżąco staram się je rozwiązywać, więc pracy masę. W takim razie, jak została pani przyjęta przez pracowników Urzędu Gminy? Znaczy, mnie jest trudno to ocenić, ponieważ to oni powinni wypowiedzieć się na ten temat. Ja założyłam taką analizę SWOT zrobić tutaj w gminie wśród pracowników i pracę rozpoczęłam od rozmów z poszczególnymi działami, z każdym pracownikiem. I tą analizę mam zamiar skończyć w tym miesiącu. W takim razie cofnijmy się jeszcze do dnia, w którym objęła pani urząd. Czy miała pani jakieś obawy związane z nowym stanowiskiem? Nie miałam obawy, mam poczucie odpowiedzialności za to, co muszę zrobić. Mam jakąś wizję, którą też chciałabym jakoś zrealizować przy współpracy Rady oczywiście Gminy Jeleśnia. A czy pani wcześniejsze doświadczenia związane właśnie z powiatem żywieckim i z gminą Jeleśnia, czy przydają się teraz w pracy? O tak, no nie wyobrażam sobie, gdybym nie była pracownikiem, nie pracowała w samorządzie przez tyle lat, żeby to po prostu jakoś ogarnąć, powiem tak kolokwialnie, żeby usiąść i podejmować takie decyzje, to trzeba jednak mieć ogrom doświadczenia i wiedzy. Skoro już pani ma zebrane doświadczenia, to może nam pani powie po miesiącu właśnie pracy, co będzie stanowiło największe wyzwanie w gminie Jeleśnia? Już to podkreślałam kilka razy. Proszę państwa, ja będę, powiem tak, współczesnym językiem młodzieży. Byłabym mega wójtem, gdyby się mi udało w tym roku zakończyć problem kanalizacji i wodociągu dla Jeleśni. To jest naprawdę ogromne wyzwanie. Codziennie siadam nad tym problemem, staram się rozwiązywać konflikty, mam bardzo bliski kontakt ze Związkiem Międzygminnym. Praktycznie zażyczyłam sobie harmonogramu tej pracy, jak również inwentaryzacji środków, które tutaj już Związek Międzygminny przeznaczył. To jest naprawdę ogrom pracy. A czy może nam pani jeszcze powiedzieć, czy mieszkańcy gminy Jeleśnia mogą się spodziewać jakichś nowości oprócz zakończenia właśnie prac, które trwają? No mieszkańcy, chciałabym zwrócić się do nich, żeby byli, spali spokojnie, żeby mi zaufali, że chciałabym bardzo, bardzo iść w kierunku rozwoju turystyki tej gminy, bo to jest nasza przyszłość i myślę, że będę konsultować swoje jakieś plany dalsze z mieszkańcami, jakiś biznesplan. Muszę po prostu skonsultować i z pracodawcami, i z tymi przedsiębiorcami, jak również z Radą, z każdą komisją, bo my nie mamy wyjścia, proszę państwa, my musimy iść w rozwój turystyki. Czy mieszkańców gminy Jeleśnia w najbliższym czasie czekają jakieś ważne wydarzenia? No tak, jesteśmy miejscowością turystyczną i zapraszam na zawody narciarskie, amatorskie w slalomie gigancie. To jest nasza Góra Pilsko i to jest nasze walory naturalne, o których wspomniałam. Więc 25 lutego odbędzie się Puchar Wójta, a 4 marca Puchar Pilska. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, turystów z całego powiatu i Śląska i z całej Polski. Zapraszam. Dziękuję bardzo i życzę serdecznie pani powodzenia w wykonywaniu prac i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Najbliższe dni w gminie Jeleśnia zapowiadają się bardzo ciekawie. Ze swojej strony ponawiam zaproszenie pani wójt. Dla WG Media, Kinga Ficek.